Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły modernizację linii kolejowej na trasie Legnica-Rudna-Gwizdanów. Z remontem wiążą się zmiany w ruchu kolejowo-drogowym, które wymagają od kierowców aut szczególnej ostrożności, na przykład w Rzeszotarach. Na tej trasie nie kursują pociągi towarowe. Mogą wyłącznie przejeżdżać pociągi robocze wykonawcy, które muszą zachowywać szczególną ostrożność przy dojeździe do przejazdów kolejowo-drogowych. Przejazdy kolejowo-drogowe zachowują status przejazdów oznakowanych znakami drogowymi, w tym znakiem stop. Znak ten wymaga bezwzględnego zatrzymania samochodu przed przejazdem kolejowym. Modernizacja linii kolejowej Legnica-Rudna-Gwizdanów to koszt 190 milionów złotych. Będą te prace na bieżąco w kolejnych etapach zmieniały się od strony Legnicy w stronę Rudnej Gwizdanów. Wykonawca przejął wczoraj plac budowy i odpowiada za bezpieczeństwo, zna wszystkie procedury, jak prace na kolei i na styku kolei i drogi prowadzić. Remont linii poprawi nie tylko obsługę przewozów pasażerskich, ale też transport kolejowy, towarowy.